Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak ulepić pszczołę. Potrzebujecie do tego plastelinę, no i możemy się od razu zabierać do pracy. Najpierw potrzebujemy żółtą plastelinę i oddzielamy mniejszy kawałek na główkę, a większy na tułów. I robimy dwie kuleczki. Teraz tą mniejszą kuleczkę delikatnie spłaszczamy. Zobaczcie, tutaj palcem uciskam. Tak, żeby tutaj nam się z tej strony rozpłaszczało, wydłużało. Potrzebujemy mniej więcej taki kształt. Doklejamy główkę do tułowia. Tak to mniej więcej wygląda. No i teraz robimy zestaw na oczka. Na oczka potrzebujemy kolor biały i czarny. Najpierw robimy z białego koloru dwie kulki tej samej wielkości. Teraz dwie czarne, troszkę mniejsze. I na koniec jeszcze po jednej takiej najmniejszej białej. To będą takie bliki w oczkach, jak wychodzi porównanie tych kulek. I teraz będziemy w ten sposób przyklejać oczko. Mamy białe. Teraz przyklejamy czarne. I drugie. No i teraz właśnie te małe bliki w oczkach. Hopsa. No to hopsa. I nasze oczka już gotowe. Teraz przyklejamy buźkę z wałeczka. Będą czułki. I na końcu czułek przyklejamy jeszcze kuleczki. I główka naszej pszczółki jest już gotowa. Teraz z czarnej plasteliny robimy długi wężyk. I musimy zrobić dla naszej pszczoły paski. I teraz oklejamy, zobaczcie, tułów dookoła. W ten sposób. Hop. Nadmiar urywamy i dociskamy sobie, żeby tutaj nam się pasek ładnie przykleił. I następny. I na końcu jeszcze doklejamy, zobaczcie, taki czarny ogonek. Kończenie i tu ściskamy. Teraz jeszcze dokleimy nóżki. Nie mogą być za cienkie, bo inaczej wszystko po prostu się pod ciężarem pszczoły zawali. Teraz brakuje nam już tylko skrzydełek. I teraz robimy sobie też dwie kuleczki. I taką kuleczkę tutaj teraz trochę rozpłaszczamy i wyciągamy, żeby była węższa, a tu tak mocniej kciukiem ściskamy i tu będzie właśnie to takie szersze skrzydełko. Tak wyglądają nasze skrzydełka. Teraz za pomocą albo jakiejś wykałaczki, albo pilniczka, co macie ostrego, robimy taki, zobaczcie, delikatny zarys skrzydełek i podobnie na drugim. No to co, teraz montujemy nasze skrzydełka, przyklejamy. I hopla. I nasza pszczółka gotowa. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.